dlaczego nie występujesz w jury tych programów rozrywkowych, które teraz są? Alicja Węgorzewska występuje w Bitwie na głosy, prawda? A dlaczego ciebie nie widzimy? Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja bardzo chętnie wzięłabym udział w takim programie. Mam nawet swojego faworyta, tylko ja nie odróżniam, jak on się nazywa, chyba Voice of Poland. Tak, Chodzi o taki program, gdzie nie widzi się tego człowieka, który uczestniczy w tym programie. Tak, to jest Voice of Poland. Wybiera, tak? I potem się wybiera na przykład, że chce się go kształcić i czy tam, nie wiem, kto kogo wybiera. W każdym razie wydaje mi się, że taki program ma sens, bo faktycznie niesie za sobą jakąś korzyść dla tego człowieka, który w nim startuje. No i także my możemy jakoś się zaprezentować ze swoją pracą. Ja dostałam bardzo dawno temu propozycję do programu Taniec z Gwiazdami, kiedy to jeszcze była w ogóle pierwsza na antenie. Ale proszę sobie wyobrazić, że taki program wymaga stałej obecności. Musiałabym 4 miesiące być bez przerwy w kraju, a jak pamiętają Państwo przecież, co się stało, jak Grażyna Szapołowska poszła ulicę dalej zagrać w teatrze, no to mają Państwo wyobrażenie. Trzeba wtedy zostać niewolnikiem takiego programu, a żeby zostać niewolnikiem, trzeba nie robić nic innego. W związku z tym mają na to czas tylko ludzie, którzy mają jakąś przerwę w pracy, tak jak, no nie wiem, Zbyszek Zamachowski w czasie, kiedy akurat nie nagrywa filmu, może ma przerwy właśnie takie typu 4 miesiące. No albo po prostu trzeba nic nie robić i tylko siedzieć w takim programie i traktować to jako sposób na życie i jedyną formę zaistnienia czy spełnienia się zawodowego. A Małgosia? Ja bardzo chętnie, na pewno na emeryturze, jeżeli nadal wymagania będą takie, że muszę siedzieć na miejscu, czyli nieprędko. Słyszałam, że wśród śpiewaczek operowek jest bardzo duża konkurencja. No konkurencja jest wśród wszystkich. Ale plotki, obmawianie, jakieś podkładanie nóg w cudzysłowie, jak to wygląda naprawdę? Wiesz, to nie, to mówisz o takich czasach Marii Callas. W tej chwili to już jest inaczej i ten świat wygląda, znaczy ja uważam, że każdy znajdzie swoje miejsce. Być może są jakieś lokalne podszczypywanki. Ja powiem szczerze, że cieszę się każdego dnia, że moje życie nie zależy od tego, co się dzieje u nas. Ale naprawdę na świecie nie ma takich problemów. My jesteśmy wszyscy... To właśnie problem polskiej mentalności. Tak myślę. To jest kwestia jakichś kompleksów. Proszę Państwa, świat jest duży. Trzeba robić najlepiej to, co się potrafi. Bycie śpiewaczką operową to jest ciężka praca. To jest oprócz talentu, to jest wieczna nauka. Wieczna. Ja się w kółko czegoś uczę. Ostatnio miałam też taką zabawną, z jednej strony przykrą, z drugiej zabawną sytuację. Cierpiałam na ból głowy przez bardzo długi czas. Musiałam zrobić tomografię komputerową i pani ordynator szpitala, która zobaczyła moją tomografię, powiedziała, że mam mózg 15-latki. To jest kwestia tego, że ja cały czas ten mózg ćwiczę. Śpiewam w 12 językach. Mówię dosyć biegle w 4. Teraz w czasie właśnie pobytu w Genewie postanowiłam nauczyć się francuskiego, więc opanowałam zasady gramatyczne. Mam dosyć duże słownictwo, bo większość moich ukochanych oper jest napisana w tym języku i pomyślałam sobie, że to wstyd, żebym nie mówiła po francusku, więc no nadrabiam tę zaległość. Czyli po prostu jesteś nie tylko wybitną śpiewaczką, ale również lingwistką. No tak, lubię też szyć, robótki ręczne na drutach, mam wiele talentów. Kobieta renesansu, proszę Państwa. I serdecznie pozdrawiam widzów programu To się nagrywa. To się nagrywa? Dobrze, to dziękuję bardzo. We'll be right back.